Cześć. Przed rozpoczęciem dzisiejszej powieści chciałabym Cię serdecznie poprosić o wsparcie. Jeśli podoba Ci się to, co robimy na kanale Czyta Ruda Onomatopeja, subskrybuj ten kanał i zostaw komentarz pod filmem. A jeśli chcesz dodatkowo mnie wesprzeć, to zapraszam na Patronite i Buy Coffee. Linki znajdziesz pod filmem i w opisie kanału. Każde wsparcie jest dla mnie niezmiernie ważne i pozwala na dalsze tworzenie dla Ciebie. Dziękuję z całego serca i zapraszam do dzisiejszej opowieści. Cześć. Rozdział 17. Dziennik doktora Sewarda. Ciąg dalszy. Po powrocie do hotelu Berkeley Van Helsing zastał oczekujący go telegram. Przyjeżdżam pociągiem. Jonathan Whitby. Istotne wieści. Mina Harker. Profesor był wniebowzięty. Ach, ta cudowna pani Mina, rzekł. Perła wśród kobiet. Przyjeżdża, ale ja nie mogę zostać. Musi więc zamieszkać u ciebie, przyjacielu Johnie. Koniecznie wyjdź po nią na stację. Zadepeszuj od razu, żeby wiedziała, czego się spodziewać. Kiedy wysłaliśmy wiadomość, profesor opowiedział mi przy herbacie o dzienniku Jonathana Harkera i wręczył mi jego maszynopis, a także dziennik pani Harker z pobytu w Whitby. Weź to, powiedział, i przeczytaj uważnie. Do czasu mego powrotu będziesz obeznany z wszystkimi faktami, co pomoże nam w poszukiwaniach. Strzeż ich jak oka w głowie, bo kryją wielkie skarby. Będziesz potrzebował całej swojej wiary. Chociaż dziś przeżyłeś niemało. To, co tu opisano, dodał ciężko kładąc dłoń na pakiecie papierów, może wyznaczyć początek końca ciebie, mnie i wielu innych, bądź przypieczętuje los nieumarłego, który chodzi po ziemi. Proszę, byś przeczytał wszystko z otwartym umysłem, a jeśli możesz dodać cokolwiek do opowiedzianej tu historii, zrób to bez wahania, bo każdy szczegół odgrywa tu istotną rolę. Wszak sam notowałeś wszystkie osobliwe zdarzenia, nieprawdaż? No właśnie. A gdy się spotkamy, wspólnie wszystko omówimy. Po czym zajął się przygotowaniami do wyjazdu i krótko potem wyruszył na Liverpool Street, a ja udałem się na Paddington, gdzie dotarłem na kwadrans przed przybyciem pociągu. Tłum podróżnych rozproszył się wreszcie i poczułem niepokój, czy aby nie przeoczyłem gościa, gdy podeszła do mnie młoda kobieta o ujmującej twarzy i obrzuciwszy mnie szybkim spojrzeniem zapytała: doktor Seward, prawda? Pani Harker, odpowiedziałem od razu, na co ona wyciągnęła rękę. Rozpoznałam pana z opisu biednej Lucy, ale... Urwała nagle i na jej policzkach rozlał się szkarłatny rumieniec. Ja też poczerwieniałem i oboje odetchnęliśmy z ulgą, gdyż była to niema odpowiedź na jej zmieszanie. Wziąłem jej bagaż, w tym maszynę do pisania i pojechaliśmy metrem na Fenchurch Street, gdzie już wcześniej wysłałem depeszę do mojej gospodyni, by przygotowała bawialnię i sypialnię na przybycie naszego gościa. Niebawem dotarliśmy na miejsce. Oczywiście pani Harker wiedziała, że mieszkam na terenie zakładu dla obłąkanych, zauważyłem jednak, że na progu nie mogła opanować drżenia. Powiedziała, że jeśli nie mam nic przeciwko temu, przyjdzie za chwilę do mojego gabinetu, ma mi bowiem dużo do powiedzenia. Czekam teraz na nią, nagrywając te słowa. Nie miałem jeszcze okazji przejrzeć dokumentów pozostawionych przez Van Helsinga, chociaż leżą tu przede mną. Muszę ją czymś zainteresować, a sam w tym czasie zajmę się lekturą. Nie wiesz, że czas jest na wagę złota, a nic o nas czeka. Muszę uważać, żeby jej nie przestraszyć. Nadchodzi. Dziennik Miny Harker. 29 września. Odświeżywszy się po podróży, poszłam do gabinetu doktora Sewarda. Przed drzwiami przystanęłam na chwilę, gdyż wydało mi się, że z kimś rozmawia. Ponieważ jednak wcześniej nalegał, żebym się pospieszyła, zapukałam do drzwi i usłyszawszy proszę, weszłam do środka. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, w pokoju znajdował się tylko on, a na stole przed nim stało urządzenie, w którym z opisu rozpoznałam fonograf. Widziałam go po raz pierwszy, dlatego bardzo mnie zaciekawił. Mam nadzieję, że nie musiał pan czekać, powiedziałam. Słysząc pański głos, zatrzymałam się przed drzwiami, myślałam bowiem, że jest pan zajęty rozmową. Ach tak, odparł z uśmiechem. Ja tylko uzupełniałem dziennik. Dziennik? Powtórzyłam ze zdumieniem.
Owszem, odpowiedział. Prowadzę go na tym. Mówiąc to, położył rękę na fonogramie. Ależ to nawet lepsze niż stenografia, zawołałam z przejęciem. Czy mogłabym czegoś posłuchać? Naturalnie, odrzekł skwapliwie i wstał, aby włączyć maszynę. Nagle znieruchomiał i na jego twarzy odmalował się wyraz zakłopotania. Rzecz w tym, zaczął niezręcznie, że zapisuję tutaj tylko mój dziennik, więc na wałkach są wyłącznie, prawie wyłącznie, opisy przypadków, którymi się zajmuję. Co mogłoby, to znaczy... Utknął, a ja pospieszyłam uwolnić go z zakłopotania. Towarzyszył pan biednej Lucy do samego końca. Proszę pozwolić mi usłyszeć, jak umarła. Po tym wszystkim, czego się o niej dowiedziałam, byłabym niezmiernie wdzięczna. Była mi bardzo, bardzo droga. Ku mojemu zdziwieniu, doktor Seward osłupiał ze zgrozy. Opowiedzieć pani o jej śmierci? Za nic w świecie. Ale dlaczego? Zapytałam ogarnięta dziwnym, straszliwym przeczuciem. Raz jeszcze urwał w półsłowa i widziałam, że gorączkowo szuka jakiegoś wytłumaczenia. Wreszcie wyjąkał. Widzi pani, nie wiem jak wrócić do konkretnego miejsca w dzienniku. A gdy to mówił, zaświtała mu jakaś myśl, pod wpływem której wykrzyknął prostodusznie i tonem wielkiej ulgi, niczym dziecko znajdujące sposób wyjścia z kłopotów. To szczera prawda na mój honor, a to ci dopiero. Nie mogłam się nie uśmiechnąć, na co on się skrzywił. No cóż, sam się wydałem, przyznał. Ale czy wie pani, że w ciągu tylu miesięcy ani razu nie przyszło mi do głowy, jak znajdę określony zapis, gdy zechcę do niego wrócić? Ja tymczasem utwierdziłam się w przekonaniu, że dziennik lekarza, który doglądał Lucy w chorobie, może zawierać coś, co uzupełni naszą wiedzę na temat tamtej strasznej istoty. To też rzekłam śmiało. W takim razie najlepiej będzie, doktorze Seward, jeśli pozwoli pan sporządzić kopię pańskiego dziennika na maszynie. Na co zbladł jak ściana i wykrzyknął. Nie, 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 za nic w świecie. Nie mogę pozwolić pani poznać tej strasznej historii. Zatem to było straszne. Intuicja mnie nie myliła. Zastanowiłam się przez chwilę, obiegając wzrokiem pokój w odruchowym poszukiwaniu czegoś, co mogłoby mi pomóc, i moje spojrzenie padło na gruby maszynopis na stole. W ślad za mną skierował oczy w tamtą stronę i na widok paczki zrozumiał, o czym myślę. Nie zna mnie pan, powiedziałam. Gdy przeczyta pan maszynopis, dziennik męża i mój, które przepisałam, pozna mnie pan lepiej. Zawarłam tam wszystkie swoje myśli, ale oczywiście nie znamy się jeszcze, zatem nie mam prawa domagać się pańskiego zaufania. Był bez wątpienia człowiekiem szlachetnej natury. Biedna Lucy nie pomyliła się co do niego. Wstał i otworzywszy dużą szufladę, w której miał poukładane wydrążone metalowe cylindry pokryte ciemnym woskiem, odezwał się w te słowa. Ma pani rację. Nie ufałem pani, bo jej nie znałem. Lecz teraz panią znam i pozwolę sobie dodać, że winniśmy byli poznać się dawno temu. Wiem, że Lucy opowiadała pani o mnie, mnie zaś opowiadała o pani. Czy mogę zaproponować jedyne zadośćuczynienie, jakie pozostaje w mej mocy? Proszę wziąć te cylindry i wysłuchać nagrań. Pierwsze pół tuzina dotyczy moich spraw osobistych i nie kryje w sobie nic strasznego, lecz dzięki nim pozna mnie pani lepiej. Potem proszę przyjść na kolację. Tymczasem ja przeczytam dzienniki, aby lepiej zrozumieć pewne sprawy. Zaniósł fonograf do mojego pokoju i tam go zainstalował. Jestem pewna, że zaraz dowiem się czegoś miłego. Poznam bowiem drugą wersję miłosnej historii, której część już znam. Dziennik doktora Sewarda. 29 września. Byłem tak zaabsorbowany lekturą fascynującego dziennika Jonathana Harkera oraz zapisków jego żony, że straciłem poczucie czasu. Kiedy pokojówka przyszła powiedzieć, że kolacja gotowa, pani Harker jeszcze nie było. Uznawszy, że musi być zmęczona, przesunąłem porę posiłku o godzinę i czytałem dalej. Zjawiła się w chwili, gdy skończyłem czytać jej dziennik. Wyglądała bardzo ładnie, ale była smutna i miała oczy zaczerwienione od płaczu. Bardzo mnie to poruszyło. Bóg jeden wie, ileż ostatnio miałem powodów do łez. Lecz nie dane mi było zaznać tej pociechy,
i widok pięknych oczu szklistych od niedawnego płaczu przeniknął prosto do mego serca. Obawiam się, że naraziłem panią na zbyt wiele wzruszeń, powiedziałam możliwie najłagodniejszym tonem. Ależ nie, odrzekła, ale wstrząśnięta jestem tym, ile sam musiał pan wycierpieć. Fonograf to cudowna machina, lecz szczera aż do bólu. Odkryła przede mną bezmiar pańskich męczarni, niczym dusza wołająca do Wszechmocnego. Oby nigdy więcej nie musiał tego słuchać. Proszę zobaczyć, chciałam się na coś przydać i przepisałam wszystko na maszynie, tak aby nikt prócz mnie nie usłyszał bicia pańskiego serca. I nikt nie usłyszy, nie dowie się o niczym, odparłem ściszonym głosem. Położyła swoją dłoń na mojej i odpowiedziała z wielką powagą. Ależ musi. Musi. Jak to? Zapytałem. Ponieważ to część tej strasznej historii. Część opowieści o śmierci drogiej Lucy oraz tym, co do niej doprowadziło. Bowiem do walki z tym straszliwym potworem potrzebujemy całej możliwej wiedzy i pomocy, jaką tylko możemy zdobyć. Myślę, że cylindry, które od pana dostałam, skrywają więcej niż miałam się dowiedzieć, gdyż w nagraniach odnalazłam wiele świateł, które rozproszą mrok niepewności. Pomoże mi pan, prawda? Dotarłam dopiero do 7 września, ale zaczynam rozumieć, w jaki sposób biedna Lucy została osaczona i jak straszny zgotowano jej los. Od spotkania z profesorem Van Helsingiem Jonathan i ja pracowaliśmy dzień i noc. Jonathan pojechał do Whitby celem uzupełnienia pewnych informacji. Dowiemy się wszystkiego jutro po jego powrocie. Między nami nie może być tajemnic. Działając razem i przy absolutnym zaufaniu będziemy silniejsi, aniżeli błądząc we mgle. Patrzyła na mnie tak błagalnie, a zarazem z takim męstwem i determinacją, że od razu ustąpiłem. Proszę robić, co uzna pani za stosowne, odpowiedziałem. Niech Bóg mi wybaczy, jeśli popełniam błąd. Dowie się pani rzeczy strasznych, lecz wiem, że niepewności dłużej pani nie zniesie, a zakończenie, samo zakończenie, być może ześle na panią spokój. Usiądźmy do kolacji. Trzeba się posilić przed tym, co nas czeka, a będzie to niebagatelne zadanie. Po posiłku dowie się pani reszty, a ja odpowiem na wszystkie pytania, jakie się pani nasuną, gdyby czegoś pani nie rozumiała. Choć dla nas tam obecnych rzecz nie pozostawia wątpliwości. Dziennik Miny Harker, 29 września. Po kolacji poszliśmy do gabinetu doktora Sewarda. Przyniósł fonograf z mojego pokoju, a ja wzięłam maszynę do pisania. Posadził mnie na wygodnym krześle i ustawił fonograf tak, bym mogła dosięgnąć go bez wstawania. Nauczył mnie też zatrzymywać go w razie potrzeby. Następnie siadł tyłem do mnie, bym czuła się swobodnie i zaczął czytać. Ja zaś włożyłam metalowe widełki do uszu i słuchałam. Gdy straszna opowieść o śmierci Lucy oraz tym, co miało miejsce później, dobiegła końca, bez sił opadłam na oparcie krzesła. Na szczęście rzadko tracę przytomność. Na mój widok doktor Seward poderwał się z okrzykiem przerażenia, czym prędzej chwycił z kredensu karafkę i nalał mi brandy, dzięki której po chwili poczułam się lepiej. Myśli kołotały mi się w głowie i gdyby nie krzepiąca świadomość, że moja biedna, kochana Lucy odnalazła wreszcie spokój, niewątpliwie załamałabym się pod naporem tych wszystkich okropieństw. Rzecz jest tak szalona, dziwna i tajemnicza, że gdybym nie znała przeżyć Jonathana w Transylwanii, nie zdołałabym dać jej wiary. A i tak wciąż nie byłam pewna, w co wierzyć. Dlatego postanowiłam zająć się czymś innym. Zdjęłam osłonę z maszyny do pisania i powiedziałam do doktora Sewarda: proszę pozwolić mi to wszystko teraz przepisać. Musimy przygotować się na przyjazd doktora Van Helsinga. Wysłałam Jonathanowi telegram, aby przyjechał tu po powrocie z Whitby. Daty odgrywają rolę najistotniejszą, a zatem jeśli przygotujemy cały materiał, jakim dysponujemy i ułożymy go w porządku chronologicznym, będzie to wielkie osiągnięcie. Proszę mi też powiedzieć, kiedy zjawią się Lord Godalming i pan Morris. Wówczas opowiemy im wszystko. Nastawił fonograf na wolne obroty, a ja zaczęłam przepisywać od początku 7. cylindra. Pisałam przez kalkę, z
sporządzając w ten sposób 3 egzemplarze dziennika, podobnie jak przedtem. Skończyłam późno, ale dr Seward poszedł jeszcze na obchód do pacjentów, a po powrocie usiadł obok mnie i czytał, żebym nie czuła się osamotniona. Jakiż on dobry i cierpliwy. Świat zdaje się pełen zacnych mężczyzn, chociaż żyją na nim również potwory. Przed wyjściem przypomniałam sobie, że Jonathan wspomniał w swoim dzienniku o wzburzeniu profesora po przeczytaniu czegoś na stacji w Exeter, a że dr Seward trzymał wszystkie gazety, pożyczyłam ostatnie wydanie Westminster Gazette oraz Pall Mall Gazette i zabrałam je do swego pokoju. Pamiętałam, że Daily Graph i Whitby Gazette, z których robiłam wycinki, pomogło nam bardzo zrozumieć wydarzenia towarzyszące przybyciu hrabiego Drakuli. Dlatego przejrzę wszystkie numery i być może natrafię na nowy ślad. Nie jestem senna, a praca pozwoli mi zachować równowagę umysłu. Dziennik doktora Sewarda. 30 września. Pan Harker zjawił się o 9. Depesza od żony dotarła do niego tuż przed wyjazdem. Jego twarz świadczy o nieprzeciętnej inteligencji. Wyczuwam też bijącą od niego energię. Jeśli wydarzenia opisane w jego dzienniku istotnie miały miejsce, a na podstawie własnych doświadczeń nie mam powodów to wątpić, nerwy ma jak postronki. Powtórne zejście do krypty musiało go wiele kosztować. Po przeczytaniu jego relacji spodziewałem się widoku osiłka, a nie spokojnego dżentelmena o cokolwiek urzędniczym wyglądzie, który stanął przede mną. Później. Po lunchu Harker i jego żona udali się do siebie. Niedawno przechodząc obok ich pokoju usłyszałem zza drzwi stukot maszyny do pisania. Nie tracąc ani chwili, pani Harker mówi, że starają się uporządkować chronologicznie każdy, choćby najmniejszy dowód. Harker zdobył odpisy korespondencji pomiędzy odbiorcą skrzyni w Whitby a przewoźnikami w Londynie, którzy dostarczyli je na miejsce. W tej chwili czyta sporządzony przez żonę maszynopis mojego dziennika. Zastanawiam się, jakie wnioski z niego wyciągną. Idzie. Że też nigdy nawet nie postało mi w głowie, iż sąsiednia posiadłość może być kryjówką hrabiego. Bóg mi świadkiem, że zachowanie Renfielda dostarczyło nam dość dowodów. Do maszynopisu Harkerowie dołączyli plik listów dotyczących zakupu posiadłości. Gdybyśmy wiedzieli o tym wcześniej, może zdołalibyśmy uratować biedną Lucy. Dość tego. Takie myśli doprowadzą mnie do obłędu. Harker wrócił do siebie i dalej ślęczy nad zebranym materiałem. Twierdzi, że do kolacji będzie miał już wszystko ułożone. Uważa, iż niezwłocznie powinienem odwiedzić Renfielda, będącego jak dotąd niezawodnym wskaźnikiem odwiedzin hrabiego. Jeszcze tego nie widzę, ale daty powinny wszystko wyjaśnić. Dobrze się stało, że pani Harker przepisała mój dziennik. Inaczej nie wpadlibyśmy na to. Renfield siedział u siebie z dłońmi splecionymi na podołku i z łagodnym uśmiechem na twarzy. Sprawiał wrażenie całkowicie zdrowego na umyśle. Usiadłem i porozmawiałem z nim na różne tematy, a on zachowywał się jak gdyby nikt nic. Następnie sam z siebie wspomniał o powrocie do domu, o ile mi wiadomo, po raz pierwszy odkąd trafił do zakładu. Bez cienia wątpliwości dał mi do zrozumienia, że chciałby zostać niezwłocznie wypisany. Przypuszczam, że gdyby nie rozmowa z Harkerem, lektura listów i powiązanie ich z datami jego napadów, po krótkiej obserwacji odesłałbym go do domu. A tak dręczą mnie niejasne podejrzenia. Wszystkie napady na swój sposób łączyły się z bliskością hrabiego. Cóż, ma zatem oznaczać to jego zadowolenie? Czy to możliwe, że raduje się triumfem tamtego? Zaraz. Sam jest zoofagiem, a podczas swych majaczeń pod drzwiami kaplicy opuszczonego domu zawsze wspominał o jakimś mistrzu. Zdaje się to potwierdzać naszą teorię. Po pewnym czasie wróciłem do siebie. Mój przyjaciel chwilowo zdaje się nieco zbyt poczytalny, ażeby go ciągnąć za język. Jeszcze zacząłby myśleć, a wtedy... Więc dałem spokój. Nie ufam tym jego okresom wyciszenia. Przykazałem pielęgniarzowi, aby miał go na oku i trzymał w pogotowiu kaftan bezpieczeństwa. Dziennik Jonathana Harkera. 29 września w pociągu do Londynu. Po otrzymaniu uprzejmego listu pana Billingtona, z którego dowiedziałem się, że przekaże mi wszystkie posiadane informacje,
postanowiłem niezwłocznie pojechać do Whitby i zorientować się w sytuacji. Moim celem stało się ustalenie dokładnego adresu w Londynie, pod który trafił upiorny ładunek. Następnie pomyślimy, co z nim zrobić. Billington Junior, miły młodzieniec, wyszedł po mnie na stację i zawiózł do domu ojca, gdzie na ich prośbę miałem nocować. Oto prawdziwa gościnność rodem z Yorkshire. Gość ma zapewnione wszelkie wygody i może robić, co mu się żywnie podoba. Wszyscy wiedzieli, że jestem zajęty i długo nie zabawię. Toteż pan Billington przygotował zawczasu wszystkie dokumenty związane z przewozem ładunku. Mało nie padłem trupem na widok listu, który widziałem na biurku hrabiego, zanim jeszcze dowiedziałem się o jego diabolicznych planach. Wszystko dokładnie przemyślał i wykonał z podziwu godną dokładnością i pietyzmem. Odniosłem wrażenie, że przygotował się na każdą ewentualność i przedsięwziął środki ostrożności na wypadek możliwych przeszkód. Używając amerykańskiego określenia nie poszedł na żywioł, a skrupulatność, z jaką wykonano wszystkie jego polecenia, była po prostu logicznym wynikiem jego przezorności. Znalazłem rachunek i przepisałem jego treść. 50 skrzyń zwykłej ziemi do celów eksperymentalnych. Mam też kopię listu do Cartera Pattersona oraz na nie odpowiedź. Pan Billington nie dysponował niczym więcej, toteż udałem się do portu i pomówiłem ze strażnikami, celnikami oraz kapitanem portu. Wszyscy mieli coś do powiedzenia na temat dziwnego przybycia statku, który na dobre zakorzenił się już w miejscowej tradycji, lecz nikt nie umiał powiedzieć nic, prócz 50 skrzyń zwykłej ziemi. Następnie zwróciłem się do naczelnika stacji, który uprzejmie skontaktował mnie z ludźmi odpowiedzialnymi za przewóz ładunku. Ich relacja nie różniła się od pozostałych i nie mieli do dodania nic prócz tego, że skrzyni były wielkie i ciężkie jak diabli, a przenoszenie ich okazało się koszmarnym zajęciem. Jeden z nich nie mógł odżałować, że zabrakło dżentelmena, takiego jak szanowny pan, który okazałby wdzięczność za ich wysiłek w płynnej postaci, a drugi uściślił, że wspomnienie ówczesnej suchości w gardle prześladuje go do dnia dzisiejszego. Naturalnie, przed odejściem dołożyłem starań, aby zrekompensować im doznane krzywdy z nawiązką. 30 września. Naczelnik był tak miły, że podał mi nazwisko swego starego znajomego, czyli zawiadowcy stacji King's Cross. To też zaraz po przyjeździe mogłem zapytać go o przybycie ładunku. On również skontaktował mnie z odpowiednimi pracownikami, których wykazy także zgadzały się z oryginalnym rachunkiem. Wzmianki na temat dokuczliwego pragnienia były tu wprawdzie cokolwiek mniej usilne, zmuszony byłem jednak zaradzić im po raz kolejny ex post facto. Stamtąd udałem się do centralnego biura Cartera Pattersona, gdzie powitano mnie z wielką uprzejmością. Sprawdzono szczegóły dotyczące transakcji w dzienniku kasowym i rejestrze korespondencji, po czym niezwłocznie zatelefonowano do biura na King's Cross z prośbą o dodatkowe informacje. Szczęśliwym zrządzeniem losu, ludzie odpowiedzialni za przewóz akurat czekali tam na zlecenie. Toteż urzędnik zaraz po nich posłał, przekazując, by przynieśli list przewozowy oraz wszystkie dokumenty związane z dostarczeniem skrzyni do Carfax. Wszystko znów się zgadzało, a tragarze uzupełnili słowo pisane paroma szczegółami od siebie. Jak się okazało, przyniesione przez nich informacje obracały się niemal wyłącznie wokół kurzu towarzyszącego przedsięwzięciu oraz spowodowanej przezeń suchości w gardle. Po otrzymaniu ode mnie stosownej rekompensaty, jeden z mężczyzn dodał: w życiu nie widziałem takiej chałupy, panie szanowny. A niech mnie drzwi ścisną, jeśli kto tam przez ostatnie 100 lat zaglądał. Kurz leży tak gruby, że można na nim spać jak na sienniku, a smród taki, że aż słów brak. Ale ta stara kaplica to jest dopiero. Mało żeśmy nóg nie połamali, żeby stamtąd jak najprędzej czmychnąć. Po zmroku nie pojechałbym tam za mniej niż funta. Pomny wyglądu zamku hrabiego byłem skłonny mu uwierzyć. Gdyby wiedział to, co ja wiem, podbiłby swą stawkę po 100 kroć. Z jednego jestem zadowolony. Wszystkie skrzynie, które przypłynęły z Warny do Whitby na Demeter, zostały złożone bezpiecznie w kaplicy Carfax. Powinno być ich 50, choć na podstawie dziennika doktora Sewarda mam powody przypuszczać, że część ich została usunięta. Spróbuję odnaleźć woźniców, którzy zabrali skrzynie z Carfax, kiedy Renfield ich zaatakował. Ich relacja może wiele wyjaśnić.
później. Pracowaliśmy z Miną cały dzień i uporządkowaliśmy wszystkie papiery. Dziennik Miny Harker. 30 września. Radość wprost mnie rozpiera. To pewnie reakcja na lęk, który mnie prześladował, że ta straszna sprawa i otwarcie dawnej rany zaszkodzi Jonathanowi. Patrzyłam dzielnie, jak wyjeżdża do Whitby, ale wewnątrz umierałam z niepokoju. Jednakże ten wysiłek wyszedł mu na dobre. Nigdy nie widziałam go tak zdecydowanego, silnego i pełnego niespożytej energii jak obecnie. Jest dokładnie tak, jak mówił kochany, dobry profesor Van Helsing. Jego wytrzymałość zasługuje na najwyższy podziw, a to, co uśmierciłoby człowieka o delikatnej naturze, jego wzmacnia. Powrócił pełen życia, nadziei i determinacji, a dziś wieczorem wszystko uporządkowaliśmy. Jestem tak podekscytowana, iż nie wiem, co ze sobą począć. Być może powinno się współczuć czemuś tak zaszczutemu jak hrabia, bo wszak jest czymś, nie człowiekiem, nawet nie zwierzęciem. Lecz wystarczy przeczytać opis śmierci Lucy oraz tego, co nastąpiło później, aby raz na zawsze wyleczyć się ze współczucia. Później. Lord Godalming i pan Morris przybyli wcześniej niż oczekiwaliśmy. Doktor Seward musiał wyjść w służbowej sprawie i zabrał ze sobą Jonathana. To też sama musiałam ich przyjąć. Było to dla mnie bolesne spotkanie, nasunęło bowiem wspomnienie nadziei biednej Lucy sprzed kilku zaledwie miesięcy. Naturalnie wiedzieli o mnie z jej opowieści, a i doktor Van Helsing, jak się zdaje, też trąbił na mój temat wszem i wobec, jak wyraził się pan Morris. Biedacy, nie zdają sobie sprawy, że wiem o ich oświadczynach. Nieświadomi zakresu mojej wiedzy, nie byli pewni, co powiedzieć i jak się zachować. Wobec tego woleli poprzestać na neutralnych tematach. Ja jednak przemyślałam sobie wszystko dokładnie i doszłam do wniosku, że najlepiej będzie przedstawić im, na czym stoimy w chwili obecnej. Dowiedziałam się z dziennika doktora Sewarda, że byli przy śmierci Lucy, jej prawdziwej śmierci. Dlatego nie musiałam się obawiać, że zdradzę coś nie w porę. Opowiedziałam im najlepiej, jak umiałam, wszystko, co wyczytałam z dzienników i dokumentów, dodając, że mąż i ja właśnie skończyliśmy układać wszystkie papiery chronologicznie po uprzednim przepisaniu ich na maszynie. Wręczyłam każdemu z nich egzemplarz, żeby w spokoju przeczytali go w bibliotece. Lord Godalming obejrzał swój, sporo tego było, i zapytał: Pani to wszystko przepisała, pani Harker? Skinęłam głową, a on mówił dalej: Nie jestem pewien, o co tu chodzi, ale jesteście tacy dobrzy i życzliwi. Pracowaliście tak pilnie i z takim zapałem, że nie pozostaje mi nic innego, jak zaufać wam w ciemno i dorzucić swoje 3 grosze. W dziedzinie przyjmowania faktów dostałem już lekcję, która każdego nauczyłaby pokory do życia. Poza tym wiem, że kochała pani moją Lucy. I odwrócił się, zasłoniwszy twarz dłońmi. Czułam, że jest bliski płaczu. Pan Morris odruchowo położył mu dłoni na ramieniu i cicho wyszedł z pokoju. Przypuszczam, że coś w kobiecej naturze skłania mężczyznę do swobodnego okazywania uczuć bez uszczerbku dla jego męskości, bowiem gdy znaleźliśmy się sami, Lord Godalming usiadł na sofie i bez reszty dał upust rozpaczy. Usiadłam obok i wzięłam go za rękę. Mam nadzieję, że nie uznał tego gestu za zbyt śmiały z mojej strony i że podobna myśl nigdy nie postanie mu w głowie. Co też ja opowiadam? Wiem, że nigdy tak nie pomyśli. Jest zbyt dobrze wychowany. Kochałam drogą Lucy, powiedziałam, widząc, że serce mu pęka. I wiem, ile znaczyliście dla siebie. Byłyśmy jak siostry. Czy teraz, kiedy jej zabrakło, mogę być dla pana siostrą w potrzebie? Wiem, ile pan wycierpiał, choć nie sposób tego ogarnąć umysłem. Jeżeli moje współczucie zdoła dopomóc panu w nieszczęściu, czy pozwoli pan na to? Przez wzgląd na Lucy? Nieszczęsny w jednej chwili pogrążył się w rozpaczy, jakby wszystko to, co ostatnio musiał znosić w milczeniu, naraz znalazło ujście. Szlochając, wzniósł obie ręce i je załamał. Zerwał się, po czym znowu usiadł, a łzy ciurkiem spływały mu po policzkach. Zdjęta bezgranicznym współczuciem, odruchowo otworzyłam ramiona, a on z płaczem ukrył twarz na moim ramieniu i roztrzęsiony łkał jak znękany chłopiec. My, kobiety, mamy w sobie instynkt macierzyński,
który każe nam zapomnieć o całym świecie. Czułam, jak ten mężczyzna tuli się do mnie jak dziecko, które być może któregoś dnia złożą mi na piersi, a ja głaskałam go po głowie jak własnego syna. Nawet nie pomyślałam, jak to musi dziwnie wyglądać. Po chwili ucichł, po czym wyprostował się i przeprosił za niestosowne zachowanie, nie skrywając przy tym swoich uczuć. Opowiedział mi, że w ciągu ostatnich dni i nocy, wypełnionych udręką i bezsennych, nie miał komu się zwierzyć, jak winien uczynić to człowiek w smutnych chwilach. Nie było kobiety, która mogła okazać mu współczucie, bądź z którą, zważywszy na straszne okoliczności, mógłby porozmawiać otwarcie. Teraz wiem, jak bardzo cierpiałem, dodał wycierając oczy. Ale nie wiem jeszcze i nikt nie dowie się tego nigdy, ile znaczy dla mnie pani dzisiejsze współczucie. Z czasem zrozumiem to jednak i proszę mi wierzyć, że choć i teraz wdzięczny jestem pani, moja wdzięczność będzie rosła wraz ze świadomością. Czy pozwoli pani, abym do końca życia był dla niej jak brat? Przez wzgląd na Lucy? Przez wzgląd na Lucy, powiedziałam i uścisnęliśmy sobie ręce. I na nas, uzupełnił. Jeśli bowiem wdzięczność i szacunek mężczyzny są cokolwiek warte, dziś je pani sobie zaskarbiła. Jeżeli w przyszłości znajdzie się pani w potrzebie, nie będzie pani wołać nadaremno. Daj Boże, aby żadna ciemna chmura nie przyćmiła pani szczęścia. Lecz gdyby tak się stało, proszę obiecać, że da mi pani znać. Mówił tak szczerze, ze śladami łez w oczach, że chciałam go pocieszyć. Obiecuję. Przechodząc potem korytarzem, zobaczyłam pana Morrisa wyglądającego przez okno. Odwrócił się na dźwięk moich kroków. Jak się czuje Art? Zapytał. I na widok moich zaczerwienionych oczu dodał. O, widzę, że go pani pocieszyła. Biedaczysko. Bardzo mu to teraz potrzebne. Tylko kobieta może pomóc mężczyźnie w sprawach serca. A on nie miał nikogo. Znosił własny smutek tak dzielnie, że mało mi serce nie pękło. Widząc w jego rękach maszynopis, zrozumiałam, że po jego przeczytaniu dowie się, ile o nim wiem. Dlatego powiedziałam. Chciałabym pocieszyć wszystkie zbolałe serca. Czy zostanie pan moim przyjacielem, żebym w trudnych chwilach mogła i panu służyć wsparciem i radą? Wkrótce przekona się pan, dlaczego to mówię. Obrzucił mnie uważnym spojrzeniem i ująwszy swoją dłoń, przycisnął ją do ust. Wobec tak mężnego i bezinteresownego człowieka słowa wydały mi się niewystarczające. Toteż pochyliłam się ku niemu i pocałowałam. Łzy napłynęły mu do oczu, a głos uwiązł w gardle. Po chwili opanował się i rzekł w miarę spokojnym tonem. Nie pożałujesz tej dobroci, maleńka, dopóki żyjesz. I poszedł do przyjaciela. Maleńka. Tak samo mówił do Lucy. I czyż nie okazał się przyjacielem?